tym i kilku kolejnych nagraniach zajmiemy się nazewnictwem jonów i związków chemicznych zbudowanych z jonów. Zacznijmy od zapisania nazwy systematycznej dla następującego związku chemicznego. Jest to związek chemiczny, w skład którego wchodzi atom z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków. Pierwiastki znajdujące się w grupie pierwszej układu okresowego pierwiastków nazywa się litowcami. Mamy tu atom sodu. Sód, podobnie jak wszystkie pozostałe litowce, na powłoce walencyjnej ma jeden elektron. Podpowiada to numer grupy, w jakiej znajduje się atom sodu. Litowce, aby uzyskać stabilną energetycznie konfigurację elektronową, oddają jeden elektron. Stają się jednododatnimi kationami, a na ostatniej zapełnionej powłoce uzyskują oktet lub dublet elektronowy. Dublet uzyskuje atom litu. Jeśli obojętny atom sodu odda elektron walencyjny, to zaczyna być kationem, a jego nazwa brzmi kation sodu. Przejdźmy do przeciwnej strony układu okresowego pierwiastków. W skład grupy 17 układu okresowego pierwiastków wchodzą fluorowce. Oczywiście nazwa tej grupy pochodzi od pierwszego atomu znajdującego się w grupie 17. Fluorowce, aby uzyskać stabilną konfigurację elektronową, potrzebują przyjąć jeden elektron. Dzięki temu uzyskują oktet elektronowy na powłoce walencyjnej. Uzyskują konfigurację elektronową najbliższych gazów szlachetnych. Skoro fluorowce chcą pobrać elektron, to w związkach chemicznych z metalami będą tworzyć aniony. Atom chloru tworzy anion chlorkowy. Jeśli utworzysz związek chemiczny sodu i chloru, to otrzymasz kryształ jonowy – chlorek sodu. W tym związku chemicznym występuje kation sodu i anion chlorkowy.